W dzisiejszym filmie chcę opowiedzieć o metodach, którymi możemy powodować opóźnienie cieńczenia i starzenia naszej skóry. Jak już wiecie z poprzednich filmów, z wiekiem nasza skóra ulega istotnemu ścieńczeniu. Mamy trzy kategorie zabiegów, które mogą wpływać na grubość skóry. Kategoria pierwsza, czyli zabiegi, które opóźniają albo spowalniają cieńczenie skóry. Kategoria druga, zabiegi, które utrzymują skórę w odpowiedniej grubości. I kategoria trzecia, zabiegi, które skórę nam po prostu pogrubiają. Jest to moim zdaniem najbardziej sensowny podział, ponieważ uwzględnia on obserwacje i ocenę skóry z perspektywy lat, a nie z perspektywy 2-3 tygodni przed i po zabiegu. O metodach mocniejszych, czyli metodach, które utrzymują grubość skóry, czyli kategoria druga, i pogrubiają skórę, czyli kategoria trzecia, mówiłem w jednym z poprzednich filmów. Dzisiaj chcę powiedzieć o metodach, które mogą spowolnić nam cieńczenie skóry. Metodach, które w dużym stopniu są metodami domowymi albo takimi lżejszymi metodami gabinetowymi. W takim razie, jak my możemy w warunkach domowych opóźniać cieńczenie i starzenie skóry? Z moich obserwacji wieloletnich i moich pacjentów, których prowadzę przez 12 lat, wynika, że głównym czynnikiem, który może nam opóźnić cieńczenie skóry, jest unikanie stresu albo redukcja tego stresu. Mówiąc o stresie, mam na myśli wszelkiego rodzaju przewlekły stres. Nie tylko ten spowodowany trudną sytuacją rodzinną czy zawodową, ale również trybem naszego życia, czyli stresem może być na przykład praca zmianowa, czy to w szpitalu, jako pielęgniarka czy lekarz, czy to będąc na przykład stewardessą, czy ochroniarzem. Takim stresem również będą różnego rodzaju używki, szczególnie palenie papierosów, ale również alkohol, nawet ten w cudzysłowie niewinny w postaci na przykład piwa. Nie ma bezpiecznego alkoholu, nie ma alkoholu, który nie jest stresogenem dla naszego ciała, więc jeśli ktoś wypija 2-3 piwa w ciągu tygodnia, to on żyje w przewlekłym stresie. Warto o tym pamiętać i naprawdę redukcja albo eliminacja, o ile jest to możliwe, takiego stresu bardzo istotnie wpływa na naszą skórę, opóźniając jej procesy cieńczenia i starzenia. Drugim elementem z takich domowych i prostych w stosowaniu jest wysiłek fizyczny. Myślę, że o tym każdy doskonale wie, ale nie każdy chyba wie, jaki jest mechanizm działania wysiłku fizycznego. Po pierwsze, poprzez poprawę krążenia, poprawę ukrwienia tkanki, na przykład skóry, my powodujemy jej lepsze natlenowanie i lepsze odżywienie. To daje po prostu lepszy komfort pracy komórek. Czyli one nie muszą w cudzysłowie walczyć o składniki odżywcze czy o tlen, bo mają go pod dostatkiem tyle, ile potrzebują. Mogą skupić się na pracy, na wytwarzaniu składników skóry, które są potrzebne, żeby ta skóra dobrze funkcjonowała. Ale jeszcze ciekawszym mechanizmem jest mechanizm numer dwa, czyli stres oksydacyjny. Nadmiar tlenu jest dla naszego ciała toksyczny. W związku z tym w przebiegu ewolucji nasz organizm wytworzył szereg mechanizmów, żeby radzić sobie z tym nadmiarem tlenu. I tutaj mamy bardzo ciekawą sytuację, która polega na tym, że bezpieczny nadmiar tlenu powoduje uruchomienie bardzo silnych mechanizmów naprawczych. I w praktyce wygląda to tak, że tlen nam uszkadza tkankę, ale jednocześnie pobudza mechanizmy naprawcze tej tkanki. Jeśli wysiłek fizyczny trwa godzinę albo dwie, a zazwyczaj to taki wysiłek w ten sposób wygląda, to w tym czasie te uszkodzenia w związku z nadmiarem tlenu są dużo mniejsze niż później zyski w postaci przebudowy i odnowy tkanki w procesach naprawczych, bo te procesy naprawcze nie trwają godzinę, dwie, tylko dniami albo i tygodniami. Dlatego taki dosyć intensywny wysiłek, ale krótkotrwały, jest bardzo, bardzo korzystny i z punktu widzenia odmładzenia dużo korzystniejszy niż nieduży, a długotrwały. W takim samym mechanizmie działa komora hiperbaryczna, która również powoduje
że niejako w krótkim czasie, czyli powiedzmy takiej godzinnej sesji, podtruwamy się tlenem, pobudzając jednocześnie mechanizmy naprawcze, które dają dużo silniejszy bodziec naprawy niż podtrucie tlenem spowodowało uszkodzeń. Wracając do domowych metod spowalniających ścieńczenie skóry, warto na trzecim miejscu wymienić kosmetyki, różnego rodzaju kremy z retinoidami. Stosowanie retinoidów korzystnie wpływa na spowolnienie cieńczenia skóry. Jest mnóstwo innych zabiegów, różnego rodzaju masaże, naświetlanie światłem podczerwonym itd., itd. Te wszystkie metody należą do słabszych, ja nie mówię niedziałających, tylko one są na tyle słabe, że wymagają praktycznie codziennego stosowania. Jeśli chodzi o masaże, będą korzystnie wpływać na przykład naszą twarz i na skórę, i na mięśnie, no ale musimy takie masaże w praktyce robić codziennie. Jeśli chodzi o światło podczerwone, to są dowody na to, że ono działa odmładzająco i pobudzająco na komórki, tylko problem jest w tym, że w sposób lekki i krótkotrwały. Ja mam doświadczenia szczególnie z laserami biostymulującymi na wypadanie włosów i to są metody, które działają. Problem jest taki, że trzeba je codziennie stosować po około 20-25 minut, co bardzo często jest dosyć trudne w realizowaniu, szczególnie jeśli mówimy z perspektywy lat, bo to nie jest tak, że jak przestaniemy stosować, to efekt będzie dalej się utrzymywał. Musimy robić to non-stop. Jeśli byśmy w ten sposób podchodzili, no to w którymś momencie zabrakłoby nam czasu, bo jeśli byśmy chcieli dbać o skórę nie tylko twarzy, ale i nie wiem, dekoltu, szyi, dłoni, to 20 minut tutaj, 20 minut tutaj, 20 minut tutaj i już wychodzą dość duże czasy w codziennej pielęgnacji, w codziennym działaniu. Drugim typem zabiegów, które spowalniają cieńczenie skóry, są zabiegi gabinetowe, jak ja je nazywam, lekkie. Jest to większość zabiegów, które wykonujecie w gabinecie albo wykonujemy w gabinecie, o których się mówi, że odmładzają skórę. Do tych najmodniejszych czy najpopularniejszych należą mikronakłuwania różnego rodzaju postaci, dermapeny, nanopiny itd., itd. Poza tym mamy stymulatory tkankowe, po trzecie mamy różnego rodzaju peelingi. Wszystkie one działają w podobny sposób. Mechanizm zawsze jest taki sam, mikrouraz, który ma powodować pobudzenie tkanki powoduje zwiększenie jej aktywności, opóźnia procesy starzenia, opóźnienie procesu starzenia powoduje, że skóra wolniej cieńczeje, czy wolniej traci na jakości. Problem z tymi zabiegami jest podobny jak z zabiegami domowymi, że one działają relatywnie słabo, czyli trzeba naprawdę dość dużej ilości zabiegów, żeby te efekty zauważać i dość dużej regularności. Czyli jeśli byście chcieli utrzymywać ten efekt spowolnienia skóry, na przykład za pomocą dermapenu, to takie zabiegi trzeba robić non-stop, czyli powiedzmy raz w miesiącu, ale przez całe życie. Oczywiście też to nie będzie tak do końca, bo inaczej jest, jeśli mamy lat 35, a inaczej jak lat 50. W tym momencie to już na pewno też nie będzie wystarczające. Ale ja chcę tutaj zobrazować tylko fakt, że to nie działa w ten sposób jak silne zabiegi typu laser frakcyjny CO2. Czy zrobienie nawet jednego zabiegu daje ten efekt netto odmładzania skóry czy pogrubienia skóry przez 6, 8, a nawet czasami więcej miesięcy. Po tego typu zabiegach typu dermapeny czy peelingi ten efekt jest naprawdę na krótko, więc jeśli nie ma regularności, to jest tak troszeczkę jak podlewanie ogródka za pomocą konewki albo za pomocą kropidła, może jeszcze lepsze porównanie. To oczywiście nie znaczy, że tych zabiegów nie warto robić, ale strategie zabiegowe powinny być po prostu odpowiednio oparte i dobrane do naszego wieku, stanu skóry i tego, co my chcemy uzyskać. Na temat strategii zabiegowych opowiem w jednym z kolejnych filmów, bo myślę, że wiele osób chciałoby mieć gotowe recepty. Od razu powiem, że przy zabiegach regenerujących nie ma gotowych recept, są tylko kierunki, ale nawet takie ukierunkowania już myślę, że Wam trochę podpowiedzą, w jaki sposób działać, co robić, czego
się być może wystrzegać, ponieważ to totalnie nie będzie spójne z oczekiwaniami, no albo z kondycją skóry, jaką macie w danym wieku, w danej sytuacji życiowej. Nie jestem w stanie opowiedzieć o wszystkich metodach, o wszystkich zabiegach, czy kosmetykach, czy pomysłach na opóźnienie starzenia skóry, ale pamiętajcie, że za wyjątkiem tych zabiegów, które wymieniłem jako mogące utrzymać długofalowo grubość skóry lub pogrubić długofalowo skórę, o tym wszystkim mówiłem w poprzednim filmie, wszystko inne będzie działało jedynie spowalniająco na starzenie i cieńczenie skóry. A jeśli byście mieli jakieś wątpliwości, niepewności, to pytajcie, ja chętnie odpowiadam. Możecie tutaj zostawiać swoje komentarze lub na jakimkolwiek kanale social mediowym, jak również ja jestem zawsze, mam zawsze dostęp do e-maila i na takie e-maile również odpowiadam. Dzięki za dzisiaj, do zobaczenia.